Kochani, jak ktoś chce, może, zapraszam, obejrzeć całą konferencję premiera. Morawieckiego, no i ministra zdrowia. Trwała ona chyba z półtora godziny. Ja poświęciłem no to półtora godziny dla Was. Słuchajcie, dla nas Wędkarze są dwie istotne rzeczy. Od 1 kwietnia wprowadzają no, taki większy, bardziej ograniczony zakres poruszania się, także będą to bardzo, ale to bardzo z tego wychodzi na to kontrolować, czy Ty po prostu przemieszczasz się z punktu A do punktu B, przy czym punkt A to jest Twój dom, a B to jest ewentualnie sklep, i to chyba najbliższy. A, albo praca, czyli tutaj na rybki, no nie bardzo, nie bardzo, no ale premier Morawiecki nawet powiedział dokładnie, że no, będą kontrolować plaże, skwery, czy tam się po prostu nie gromadzą ludzie, czy tam nie chodzą ludzie, czyli może byłoby powiedzieć, że też zakazują poruszania się po plaży. Można się poruszać w koło swojego domu, na przykład wyprowadzając psa, czy nawet idąc sobie na delikatny, króciutki spacer, ale jogging na przykład, kilometry już nie wchodzą w grę. Także już, zobaczcie, już to naprawdę zawężają, więc nasze, mm, nasze wędkowanie no, w tym momencie y, no, coraz y, robi się bardziej odległe. Nie, nie wiem, czy wy to czaić. Na pierwszy rzut krótki, krótki fragment y, y, Morawieckiego. Premiera, niech, niech no, potwierdzi te moje słowa. tak? Proszę bardzo. Wprowadzamy również ograniczenia dostępu do parków, do bulwarów, do różnego rodzaju skwerów, miejsc rekreacji, plaż, bo widzieliśmy doskonale, że niestety nie zachowaliśmy tutaj tej dyscypliny społecznej w takim wymiarze, jak powinniśmy i były to miejsca licznych spotkań, wprawdzie nie w bardzo licznych grupach, ale jednak tam w tych miejscach także dochodzi do zakażeń. No tak jak sami słyszeliście, powiedział wyraźnie plaża. No a plaża, no to surfcastingowcy, no tutaj będą raczej płakać. No zobaczymy, co z tego wyniknie, jak mocno to będzie też kontrolowane. Aczkolwiek miejmy też z tyłu głowy zawsze, że możemy narazić nie tylko siebie, ale też kogoś. Możemy tego wirusa jakoś tam do domu przynieść. No i dłuższy fragment, który dla was wybrałem, to jest nasz minister zdrowia. On tu dokładnie precyzuje też to przemieszczanie się, no i ja się z wami żegnam. Jeżeli ktoś chce, może posłuchać ministra zdrowia, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. No i oczywiście na morskiej TV dowiecie się jako piersi o pierwszych mandatach, które zostają wystawiane dla nowędkarzy, no, żeby ich lepiej nie było, oczywiście, ale no jeżeli się pojawią, to no tutaj e, ja was o tym poinformuję. Trzymajcie się na razie. No i w zdrowiu. Cześć! Czy obecne rozporządzenie wpływa na możliwość przemieszczania się po kraju samochodami osobowymi, jak wygląda limit osób podróżujących tymi samochodami, czy wymagana jest jedna osoba, czy może być ich w samochodzie więcej? To, to ta legislacja nie dotyczy samochodów osobowych, ale również tak jak powiedzieliśmy, no przemieszczanie powinno być w jakimś konkretnym celu. Szanowni Państwo, to pokazuje, jak ważne jest. Nie tylko podporządkowanie się literze prawa, ale zrozumieniu i przyjęciu ducha tego prawa, do czego ono ma służyć. Ma służyć do tego, żebyśmy nie zarażali innych. I jeśli będziemy próbowali znaleźć luki w danym rozporządzeniu, w danej prawie, oczywiście będą one śledzone, będą one wyszukiwane, ale Chodzi o to, żebyśmy podeszli do tego z rozsądkiem i taką życzliwością, że możemy chronić przez to innych. My tutaj dajemy szereg zaleceń twardych, ale też szereg zaleceń miękkich. Możecie Państwo wyjść, przejść się, przewietrzyć. Możecie Państwo przejechać do sklepu, jeżeli musicie kupić coś. Ale nie róbmy wycieczek i nie uprawiajmy sportu.